Iwona Krzepkowska-Bułat, żołnierze Armii Krajowej. Nie powiewały sztandary, nie grały surmy bojowe, gdy wyruszali do boju. Żołnierze Armii Krajowej. Choć nie nosili mundurów, nie mieli czołgów ni armat, do walki nierównej stanęli, jako podziemna armia. Walczyli podstępnie, z ukrycia, mszcząc się za krzywdy doznane i nawet za cenę życia, chcąc zerwać niewoli kajdany. A krwi nie żałowali i śmierć też mieli za nic. Rzucali na stos swe życie, niby kamienie na szaniec. A dzisiaj ci, co zostali, żyją już tylko wspomnieniem lat tamtych, walki krwawej, żywe historii cienie. Kiedyż to wszystko minęło? Niedawno byli tak młodzi, a teraz już wielu odeszło. Im także czas wkrótce odchodzić. Czy młode pokolenie doceni ich czyny chwalebne? Nie jeden wszak dzisiaj pyta, komu to było potrzebne? Po co wciąż o tym wspominać? Przecież to wszystko nas nudzi. To temat dla historyków, a nie dla zwyczajnych ludzi. Nie da się nigdy wymazać z pamięci tamtych wspomnień. Choć tyle lat już minęło, niech pamięć wiecznie trwa o bohaterach podziemia, dawnych żołnierzach AK.